opisanie wizji i misji firmy nie działa. Bo jest wyssane z kosmosu. Rozwój jakość, tak? Po czym nie szkolę ludzi, nie rozwijam ich, nie pracuję nad produktem i wysyłam produkt, byleby go wysłać do klienta. Pani Arleto, tu trzeba dochować terminu. Nieważne, że nam wróci. To w ogóle nie ma co szkolić, bo to w ogóle nie jest taki poziom, to oni w ogóle są słabi, oni się zachowują tak jak pod budką z piwem. Ja się wtedy zastanawiam, kurczę, ale kto im na to pozwala? Firma może mieć 300 pracowników, znają procesy, szkoda ich stracić. A nagle jedna osoba jest tak zarządza, że pracownicy podejmują decyzję o odejściu. To zobacz, co robi sobie firma. Jeżeli jesteś szefem produkcji, dyrektorem, właścicielem firmy produkcyjnej, niezależnie w jakiej branży, to ten wywiad dzisiaj jest dla Ciebie, dlatego że do dzisiejszego wywiadu po raz kolejny zaprosiłam Arletę Grzeszczyk. Dzień dobry, witam Was. Witaj Arleta, dziękuję, że zgodziłaś się po raz kolejny tutaj gościć na moim kanale. W dzisiejszym wywiadzie poruszymy temat redukcji kosztów poprzez rozwijanie pracowników. Poruszymy również temat dotyczący kultury organizacyjnej w polskich firmach, jeżeli w ogóle takowa jest, ale to myślę, że już Arleta nam na to pytanie odpowie. Więc jeżeli temat produkcji pracowników, oszczędności kosztów, kultury organizacyjnej, retencji Cię interesuje, to zapraszam Cię gorąco. Arleta, pójdźmy z grubej rury. Pierwsze pytanie. Czy w firmach polskich rodzinnych i w ogóle w firmach polskich produkcyjnych jest kultura organizacyjna? Tak, w każdej firmie, każda firma ma kulturę organizacyjną, tylko możemy to określić albo na poziomie rynsztoka, albo na poziomie dużej firmy korporacyjnej, która od lat buduje i doskonali tą kulturę, inwestując na przykład w pracowników, w to, jak oni podejmują inicjatywy, jak optymalizują procesy, jak dbają o rozwój pracownika i wtedy, kiedy pracownik ma tak zwane upełnomocnienie, czyli wie, że może podejmować decyzje. Zacznijmy od tej firmy z tego pierwszego poziomu, czyli z poziomu rynsztoka. Co masz na myśli? Mam na myśli taką sytuację, kiedy faktycznie na przykład właściciel od wielu lat, tak jak zaczął w latach 90., nie rozwija pracowników, nie rozwija firmy, nie buduje tego poczucia lojalności pracownika w stosunku do firmy, nie dba o współpracę, nie rozwija kompetencji, nie zmniejsza swoich własnych kosztów, ponieważ uważa, że jest to niezasadne. Wiesz, no mi się rynsztok kojarzy raczej z ciekawymi sytuacjami na poziomie emocjonalnym, kłótniami, awanturami, wyzwiskami. Czy tak się też zdarza? Tak, pewnie, że tak. Sama doświadczyłam sytuacji, w której weszłam do firmy i miałam stanowisko dyrektora produkcji i bardzo zależało mi na tym, żeby faktycznie zoptymalizować procesy, bo przecież te procesy to nic innego jak koszty dla organizacji. Zależało mi na tym, żeby one były faktycznie tylko zasadne zostawić. I chciałam bardzo zbudować właśnie tą kulturę poprzez rozwój pracowników, poprzez czerpanie z ich wiedzy i doświadczenia i szłam w bardzo dobrym kierunku do momentu, kiedy szef wpadł na produkcję i zrąbał pracownika przy wszystkich, ale to były tak wulgarne słowa, że stwierdziłam, że nagle morale całej załogi leży na podłodze. Co, no mi się zdarzają takie sytuacje, w których na przykład ja rozmawiałam z dyrektorem, menadżerem, czy nawet właścicielem firmy i on mi mówi, Magda, ale dla naszego zespołu, dla naszej kadry mistrzów i brygadzistów i pracowników to w ogóle nie ma co szkolić, bo to w ogóle nie jest taki poziom, to oni w ogóle są słabi, oni się zachowują tak jak pod budką z piwem. Ja się wtedy zastanawiam, kurczę, ale kto im na to pozwala i kto jakby daje przyzwolenie na to, żeby oni się w taki sposób zachowywali. Z drugiej strony to, że na produkcji są różne sytuacje emocjonalne i często faktycznie są różne sytuacje takie niecenzuralne, nazwijmy, no to o tym wiemy, no bo tam jest presja, emocje i tak dalej. Tylko, że wiesz co, mnie dziwi to, że w jednej firmie jakby jest to akceptowalne, jest to normalne, a w drugiej firmie na przykład, do której jadę, w ogóle takich sytuacji nie ma. Zobacz takie stare polskie przysłowie, że przykład idzie z góry, albo że ryba psuje się od głowy. Ja myślę, że tutaj warto tego dotknąć, ponieważ coraz częściej spotykam firmy, które dbają o to, żeby szef chciał szkolić swoich ludzi. Co to oznacza? Bo to od niego idzie ten przekaz, jacy pracownicy mają być, jakie zasady i wartości są cenione. I to, że na przykład do tej pory było tak, że pracownicy byli wulgarni, gdzieś tam te emocje wychodziły, a nawet się wylewały, to wcale nie oznacza, że jak przyjdzie kolejny szef, który ma jakieś zasady i wartości, on na to pozwoli. Przecież ważne jest, żeby jednak współpracować w zespole, a nie drzeć ze sobą kotów. I w tym momencie idziemy w kierunku tego,
że to tak ważna jest świadomość szefa, w którym kierunku chce zmierzać, bo on albo da na to przyzwolenie, albo nie. Kanał tworzy zespół Future Skills. Pomagamy budować skuteczne zespoły, firmy i procesy. Uczymy, jak zarządzać ludźmi, prowadzić skuteczną sprzedaż i realizować cele. Dowiedz się więcej, jak możemy Ci pomóc na www.futureskills.pl. Wiesz, ja ostatnio mam doświadczenie takie, że w trzech firmach ostatnio, w których rozmawiałam, to usłyszałam od liderów właśnie i od kierowników, że oni chcą się szkolić, oni chcą się rozwijać, chcą podnosić kompetencje. Nawet, co jest ciekawe, co się coraz częściej zdarza, sami sobie na przykład płacą za studia podyplomowe, na które chodzą po prostu, żeby się rozwijać, ale na przykład dyrektor nie chce, albo właściciel firmy, który jest notabene też dyrektorem na przykład produkcji, nie chce tego i nie chce w to inwestować, bo dla niego to jest strata czasu, strata pieniędzy i on nie widzi na przykład w tym żadnych efektów. Zastanówmy się, co stoi za takim sposobem myślenia i działania. Może to być tak, że jest to wiedza plemienna, czyli dopóki ja wiem, to ja jestem tą osobą, która jest decyzyjna, podejmuje decyzję i ma rację, że tak powiem, ale przecież to nie chodzi o to, że ja mam rację, tylko o to, żeby pójść w kierunku, żebyśmy my jako zespół, czyli ja szef, ja, dyrektor produkcji, mam zespół, który jest tak dobry, jak ja jestem dobry albo dobra. Ja ostatnio spotkałam się z kierownikiem na produkcji, który pracuje między 14 a 16 godzin dziennie. Dla mnie jakby to jest temat w ogóle niebywały. On podejmuje wszystkie decyzje, on ma nad wszystkim pieczę, nad wszystkim kontrolę. Oczywiście twierdzi, że jego ludzie są beznadziejni, do niczego się nie nadają i co chwilę udowadnia im, że oni są słabi, przez co on musi mieć poczucie kontroli. Przy czym, tak jak powiedziałaś, zarządza ludźmi tak, jak to się działo w latach, bym powiedziała, nawet 80. i dziwi się, że jakby zespół jest nieefektywny, nieskuteczny. Ostatnio rozmawiałam z właścicielem tej firmy i zwróciłam uwagę na to, że chyba nie zdają sobie sprawy, że ten kierownik, który jest oceniany jako taki bardzo skuteczny, tak naprawdę jest wąskim gardłem w firmie. Bo jeżeli mam tą wiedzę plemienną, nią się nie dzielę, nie przekazuję pracownikom żadnych informacji, bo wszystko muszę mieć ja kontroluję sytuację, ja nad nią panuję, wszyscy inni są głupi, to tak naprawdę w momencie, kiedy mnie zabraknie, to można powiedzieć, że cała produkcja w tym momencie stoi. Zobacz, co robi sobie taki szef. On przede wszystkim buduje mur pomiędzy sobą a swoimi pracownikami. Bo szef, który nie rozwija pracowników, on tak naprawdę twierdzi, że tylko on ma władzę, wiedzę, bycia tą osobą, która podejmuje decyzje i nikt inny się tak naprawdę nie liczy. Co robi to pracownikom? Między innymi to, że nie masz motywacji, nie masz, nawet nie chcesz, nie tylko nie masz decyzyjności, nie chcesz podejmować decyzji, że w momencie wybicia tak zwanego dzwonka, kiedy możesz wyjść z pracy, zakładasz buty i wychodzisz po zmianie stroju roboczego i generalnie nic więcej cię nie interesuje. A przecież w tej chwili organizacje, które właśnie dbają o kulturę organizacji, dbają o to, żeby rozwijać pracowników. Dlaczego? Bo na przykład sama filozofia Lean Management, szczupłego globalnego zarządzania organizacją, mówi nam o tym, że pracownik to jest największy potencjał, jaki firma może mieć. Co to oznacza? Że ja mam wiedzę, ja mam doświadczenie, ja mam pomysły, ja mogę te pomysły zrealizować przy pomocy moich przełożonych, tylko kwestia tego, żeby moi przełożeni dali mi po pierwsze zielone światło, a po drugie tak zwane upełnomocnienie. Czyli co to oznacza, jak ja to rozumiem? Upełnomocnienie to jest możliwość współdecydowania, bo zobacz, jak ktoś mi daje wolną rękę, bo wie, że jestem fachowcem w danej dziedzinie i ufa mi, to ja zrobię swoją pracę najlepiej, jak będę potrafiła. No ale wiesz, jak ja mam tego dyrektora czy kierownika, który udowadnia wszystkim menadżerom niższego szczebla, mówią o brygadzistach, o mistrzach, czy liderach, że oni się do tego nie nadają i wszystkie decyzje musi on podejmować, no to nikt z nich nie będzie brał odpowiedzialności na siebie, bo co by nie zrobili, to są beznadziejni. Absolutnie. Tak samo na poziomie pracowników. Jeżeli ten lider udowadnia wszystkim, że oni się do niczego nie nadają, on nad wszystkim trzyma pieczę, tak zwaną łapę, no to ta cała reszta nie zrobi nic, bo każdą decyzję, jaką podejmą, to tak naprawdę według niego zrobią niewłaściwie. A to zastanówmy się, Magda, co stoi za takim sposobem myślenia czy działania, myślę, że obawa przed utratą stanowiska. Bo dobry szef to taki, który nie boi się konkurencji u swoich pracowników, tak? Niezależnie od stopnia... Czyli boi się, że mnie ktoś zastąpi. Absolutnie tak. I dlatego też tak bardzo dba o to, żeby ten mur nadal istniał. A my w tej chwili w firmach produkcyjnych dążymy do tego, żeby było takie przyzwolenie na to, ja przynajmniej w swojej pracy zawsze tak uważałam, że zespół jest tak dobry,
jak ja jestem dobra, czyli idę w tym kierunku, żeby całą moją wiedzę i doświadczenie przekazać zespołowi i wdrożyć takie metody i narzędzia, które usprawnią moją pracę, pracę moich pracowników, skrócą czas wytworzenia, poprawią komunikację, poprawią jakość, wpłyną na terminowe dostarczanie wyrobu czy usługi do klienta, bo łatwiej jest zarządzać zespołem, który myśli. Czyli myśli o tym, jak rozwiązać problemy, myśli o tym, jak wprowadzić jakieś rozwiązanie, które usprawni nam pracę. No dobra, ale wiesz, jak ja jako szef będę miała myślący zespół, to nagle się okaże, że jestem słabym liderem. Absolutnie może tak wyjść. I najczęściej ten opór, który się rodzi, wynika z właśnie z obawy przed utratą stanowiska. To o jakiej kulturze organizacyjnej wtedy mówimy? No wtedy mówimy o kulturze, która jest kulturą, gdzie zarządza się hierarchicznie, tak jak ta, faktycznie w latach 80., 90., gdzie tylko właściciel czy ewentualnie szef produkcji miał na przykład rację, a pracownicy nic nie znaczyli, byli tylko jakimś numerem, tak, w kadrach. A ja znowu namawiam do tego zawsze podczas swoich szkoleń, żeby brać pod uwagę pracowników. Dlaczego? Bo zobaczmy, mamy na teraz w kraju, no na świecie w ogóle, pracowników coraz bardziej myślą. Coraz bardziej świadomych. I teraz zobacz, kiedy chcesz wejść do jakiejś organizacji, chcesz tam złożyć dokumenty CV, tak? To patrzysz na to, jak ta firma wygląda i pytasz o tą firmę. I nie ma nic lepszego jak marketing szeptany, czyli słuchaj, u nas jest naprawdę fajnie, u nas pracownik się liczy, możesz podejmować inicjatywy, dawać rozwiązania, szef cię słucha, jest uważny na ciebie. Nie ma nic lepszego niż docenienie pracownika, bo jak docenisz zwykłego liniowego pracownika albo swoich szefów, na przykład kadrę zarządzającą średniego szczebla, to oni, to wyniki tak naprawdę, które chcesz mieć, będą przez nich przyniesione. Wiesz co, no ja myślę, że to nie jest tylko kwestia jakby pracowników, ale też jest kwestia firm, bo teraz na przykład jeżdżąc po tych naszych polskich firmach, jest coraz więcej takich sytuacji, że do tych polskich firm zgłaszają się firmy międzynarodowe i zaczynają tym firmom robić audyty i zaczynają przyglądać się, jak te firmy są zorganizowane, zaczynają patrzeć na to, jak ci pracownicy pracują, zaczynają sprawdzać, jak wyglądają te standardy i nagle się okazuje, że firma międzynarodowa czy duża nawet korporacja chce nawiązać współpracę z tym naszym polskim przedsiębiorcą i okazuje się, że on nie spełnia pewnych wymogów, pewnych standardów i nagle zaczyna mieć potrzebę na to, żeby po prostu coś zmienić. Wcześniej tego nie widział, a teraz jeżeli tego nie zmieni, no to ta firma międzynarodowa na przykład nie będzie chciała z nim podpisać kontraktu. I tu się pojawia problem taki, że ze strony często osób, nawet nie właścicieli, bo właściciel jest nastawiony na to, żeby się rozwijać, ale ze strony na przykład właśnie dyrektorów produkcji czy kierowników produkcji, to jest pewien opór, bo oni teraz widzą, że jakby ta zmiana u nich na produkcji musi nastąpić, a i to nie mówię tylko o tych firmach takich produkujących, czy to spożywkę, czy produkujących jakieś takie sprzęty, ale również o produkcji technologicznej, czy o produkcji dóbr inwestycyjnych, takich technologicznych, maszynach. I okazuje się, że jest problem, bo no nie są gotowi do tego, żeby spełnić w ogóle te wymogi, które te firmy międzynarodowe mają pod względem z jednej strony linu, po drugie ze strony pracowników, no bo są tak daleko w lesie z tym, co się dzieje u nich na produkcji, a firma międzynarodowa się pyta, no jaką macie kulturę organizacyjną? I nagle następuje wielki znak zapytania, no ale o co chodzi? Wiesz, ja myślę, że mówisz o tym, kiedy firmy zagraniczne tak oczekują pewnej dojrzałości organizacji. Co to znaczy? Takiej dojrzałości, gdzie właściciel wie, w którym kierunku zmierza, gdzie masz zdefiniowane chociażby jakąś strategię na jakiś okres do przodu i wiesz, gdzie chcesz być za parę dobrych miesięcy albo lat, gdzie działania operacyjne są spięte z działaniami strategicznymi i gdzie wiesz, że pracownicy ci to dowiozą, tylko musi być jeden warunek, że im na to pozwolimy, że damy im zielone światło. I zobacz, co się dzieje, kiedy jest taki szef, który to blokuje. To mówiłyśmy już o tym, dlaczego może blokować, różne są powody, ale zazwyczaj jest to, że faktycznie obawia się konfrontacji, że ktoś może się okazać lepszy. Ja poszłabym w kierunku tego, żeby zdefiniować, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie firma nie... Bo zobacz, firma może mieć 300 pracowników, i ci pracownicy mają kompetencje, bo pracują na danych stanowiskach dość długo, znają procesy, szkoda ich stracić.
a nagle jedna osoba jest tak zarządza, że pracownicy podejmują decyzję o odejściu. To zobacz, co robi sobie firma. Nie tylko musi zrekrutować nowych pracowników, czyli zainwestować jakieś konkretne pieniądze znowu, tak? Czyli cały proces dawania ogłoszenia, cały proces rekrutacji, a potem onboardingu, co jest też niezwykle ważne, żeby właściwie prowadzić pracownika. Wdrożeniu. Tak, też, co też bywa kulą u nogi u niektórych, w niektórych organizacjach, i dużych, i małych, i tych właścicielskich, polskich, i tych zagranicznych, międzynarodowych także. Czy wiesz co, no ja widzę bardzo duży problem na poziomie wdrożenia pracownika w polskich firmach. Raczej nie, znaczy no naprawdę rzadko spotykam się z firmą, która w ogóle panuje nad tym, jak wdrażają pracownika. I to już nie chodzi o jakiekolwiek stanowisko, czy to stanowisko produkcyjne, czy stanowisko biurowe, czy stanowisko do marketingu, to w ogóle coś takiego jak wdrożenie pracownika nie istnieje. W ostatnim czasie naprawdę no, to jest temat, taki bym powiedziała, gorący ziemniak, bo wszyscy chcą mieć szybko działających pracowników, mieć szybką efektywność, ale nie robią nic w kierunku tego, żeby tego człowieka wdrożyć. Jak słyszą właśnie onboarding, no to robią wielkie oczy i w ogóle o co chodzi. No i okej, korporacje ten onboarding stosują, ale polskie firmy jeszcze się do tego nie przekonały, bo biorą pracownika i mówią tak, tu masz robić i tu rób, nie? I potem się dziwią, że po 3 miesiącach ten człowiek odchodzi albo się do niczego albo nie nadaje. Albo wcześniej, on czasem odchodzi w momencie, kiedy jest pierwszy dzień i wychodzi do toalety i już nie wraca. No tak, albo idzie wyrzucić śmieci. I też go już nie ma. Po papierosie go nie widzieli go. Tak, i go nie widzieli. I zobacz teraz, jak wygląda sytuacja. Inwestujesz ogromne pieniądze w samo ogłoszenie, w rekrutację, bo też nieraz trwa miesiąc, dwa, trzy, zależy od stanowiska, tak? Potem proces onboardingu. I nagle te pieniądze przepadają tak naprawdę bezpowrotnie i znowu musisz dokonać tego samego procesu, powtórzyć go, bo ktoś ci po prostu odejdzie. A tylko dlatego, że zrobisz to po prostu niewłaściwie. I teraz zobacz, ja miałam taki przykład, kiedy sama zostałam zrekrutowana na stanowisko wysokomenadżerskie i ja już w pierwszym dniu wiedziałam, że ja się pomyliłam. Dlaczego? Bo to, co zaobserwowałam, już mi się zapaliła czerwona lampka podczas rekrutacji, że ludzie chodzili bez celu, że było 1500 zebrań, które tak wychodzili z zebrań i mówili do siebie pod nosem, jak szef nie słyszał, znowu jakaś nasiadówka i w sumie nie wiem, co mam dalej zrobić. Także też kwestia efektywności spotkań, tak? Ale już sam fakt tego, że ja tam siedziałam i czekałam na swoją kolej, dał mi niezły obrazek. A co dopiero wtedy, kiedy jesteś już pierwszy dzień, drugi, trzeci w firmie i nagle widzisz, no to nie jest tak, jak było na stronie internetowej, to nie jest tak, jak było na billboardzie albo w ogłoszeniu. To jest niespójne. I teraz zobacz, co, kiedy my mówimy o kulturze organizacji, to jest bardzo istotne, żeby te wszystkie elementy, o których powiedziałam, były spójne z tym, czyli te wszystkie rzeczy, które są na przykład w ogłoszeniu i w promowaniu firmy na rynku, były spójne z tym, jak faktycznie wygląda kultura organizacji. To ja ci podam taki przykład, jak zatrudnili mnie na dyrektora sprzedaży w jednej z polskich firm, to przez 3 miesiące siedziałam z prezesem w gabinecie, bo zapomnieli, że po prostu trzeba mi miejsce zrobić, nie? No dramat po prostu. To ja miałam właśnie podobną sytuację. 3 miesiące, w których człowiek siedzi, zastanawia się w ogóle, co tu robi i po co w ogóle zmienił tą pracę. No właśnie, ale wróćmy do tej kultury organizacyjnej. Gdybyśmy miały porozmawiać o takiej polskiej, standardowej firmie, no powiedzmy, nie wiem, 200 osób zatrudniającej, no ten właściciel firmy mówi, kurde, no chciałbym zająć się tą kulturą organizacyjną. Mam na stronie wizję, misję firmy, nawet mam na stronie napisane wartości, więc dla niego to już jest jakby, że ma tą kulturę organizacyjną. Nikt oczywiście tego nie zna, nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi, nikt tego nie czuje. Więc gdybyś na przykład rozmawiała z takim właścicielem firmy, to od czego byś mu radziła zacząć, żeby się zaczął temu przyglądać? Od czego bym zaczęła? Na pewno od tego, żeby zobaczyć, kogo masz na pokładzie, kto ci zarządza. Kto zarządza ludźmi i procesami, bo to jest niezwykle istotne, bo faktycznie to te osoby robią tobie wynik. No dobra, no ale jak mam takiego Kazika, który zarządza, to na co ja u niego powinnam popatrzeć? No przede wszystkim na to, czy faktycznie jest efekt tego, który efekt realizacji zadań, które ty zleciłeś, tak? Zleciłaś. No i teraz jest taka sytuacja, że było do tej pory, od 2 lat nie ma, wyniki są coraz gorsze. Pytanie, czy jemu zleciała motywacja, czy ludziom? Czy taki sposób zamordystyczny zarządza, że ludziom się po prostu nie chce? Albo może jest przestarzały park maszynowy, albo może jest coś do zmiany, na pewno na poziomie na przykład kompetencji tak szefa, który zarządza. Chociażby sposób zarządzania daje wiele do życzenia, pozostawia wiele do życzenia. A w ogóle jakby kultura organizacyjna wiąże się z wartościami, z tą misją i wizją firmy? Zobacz. W momencie, kiedy twoi pracownicy
pracują na takim poziomie, kiedy ich wiedza, doświadczenie, wartości, które mają w sobie, są wrzucone do firmy i my działamy na tych wartościach, czyli patrzymy pod kątem tego, jak oni mogą wykorzystać to, co mają, ten potencjał, i jest to spójne z firmą, z organizacją, z celami, to ten wynik jest do osiągnięcia. Przecież, bo ja często właśnie w tych firmach widzę to, że oni mają określone, czy oni nie tyle, że mają określone te wartości, tylko ta firma emanuje tymi wartościami i te wartości widać, jak się patrzy na tą firmę z zewnątrz, ale na przykład jak się rozmawia z ludźmi, to ludzie mówią często, że w ogóle nie ma wartości. Ludzie jakby nie widzą tych wartości, a często jest tak, że one są też na poziomie deklaratywnym. Czyli rozmawiam z właścicielem firmy i on na poziomie deklaratywnym ma jakieś oczekiwania co do wartości. To pytanie, czy faktycznie jest to realizowane tak naprawdę, czyli to, że jest to wypisane na stronie, czy naprawdę się tak dzieje w organizacjach, w firmach, gdzie my podkreślamy, że na przykład dbamy o jakość, o poziom bezpieczeństwa, o to, żeby ludzi rozwijać, i faktycznie jest to realizowane. Rozwój, jakość, tak? Po czym nie szkolę ludzi, nie rozwijam ich, nie pracuję nad produktem i wysyłam produkt, byleby go wysłać do klienta. Tak, spotkałam się z tym, akurat miałam szefa, który, i właśnie to był taki szef, który rozpoczynał w latach 90., kiedy ja mówię, że nie mogę pozwolić sobie na to, żeby wysłać ten towar do klienta, bo mi wróci jako reklamacja i odbije nam się czkawką. A on mówi, nie, bo tutaj trzeba dochować, pani Arleto, tu trzeba dochować terminu, nieważne, że nam wróci. Ja mówię, to szefie, zatrzymajmy się w tym miejscu, to gdybym panu policzyła koszty w skali roku takiego działania, to byłby pan stratny i ten produkt nie opłacałby się panu tak naprawdę. No ale on ma terminowość jako najważniejszy współczynnik. No to pytanie, jakbyśmy postawili na wadze tą terminowość, o nią należy dbać, natomiast należy dbać o wiele innych rzeczy, które ludzie ci dowiozą, jak właściwie nimi zarządzisz. Czyli takie zarządzanie, takie ustawienie chociażby procesu, żeby dowieść ten wynik, tak? To dlaczego opisanie wizji i misji firmy nie działa? Bo jest wyssane z kosmosu. Bo jest to takie, wiesz, takie górnolotne. Ludzie tego nie rozumieją, nie czują. W ogóle się z tym nie utożsamiają. To w takim wypadku, co jako szef firmy 200-osobowej powinnam zrobić, żeby ludzie się z tym utożsamiali, żeby to nie było z kosmosu? To ja myślę, że wtedy szef powinien razem z top managementem tą wizję stworzyć wspólnie, tak? A kogo masz na myśli, mówiąc top management? To na pewno będą kluczowe osoby, tak jak na przykład szef działu handlowego, działu utrzymania ruchu, dyrektor produkcji, tak? Czy jakiś wyższy dyrektor operacyjny chociaż. I oni wtedy jakby wychodzą z tym do pracowników i zaczyna to żyć. Tak, no ale wiesz, znowu stajemy przed ścianą, a dyrektor produkcji mówi, po co my się mamy szkolić, po co my się mamy rozwijać, w dupach się wszystkim poprzewracało, to trzeba robić. Tak, tylko wiesz, to potem się zdarza tak, że ci pracownicy odchodzą i ty masz kłopot, ponieważ musisz znowu kolejnych szkolić, nie? Czyli znowu kolejna inwestycja w pracowników, których musisz przyjąć i przeszkolić, nie? A jak ich nie przeszkolisz, no to robią taką robotę, która ci się właśnie odbija czkawką, czyli konkretnie w postaci reklamacji. Dobra, jestem właścicielem firmy. Mam dyrektora produkcji i dwóch kierowników. Dyrektor produkcji nie uważa, że powinien w ogóle się rozwijać na produkcji, bo on prowadzi produkcję od 20 lat, robi to dobrze, do tej pory miał wyniki. Jak ja mam go przekonać do tego, żeby zaczął pracować nad swoim rozwojem? Miałam taką sytuację, kiedy weszłam do firmy meblowej i miałam kilku kierowników produkcji, którzy nie chcieli się rozwijać, ponieważ uważali, że to są jakieś bzdety międzynarodowe. I ja sobie pomyślałam, poczekam, muszą do tego dojrzeć, bo są troszkę na innym poziomie dojrzałości, i zaprosiłam ich do firmy, która od nas dostaje produkty. W tej firmie były już konkretnie wdrożone narzędzia linowe, poukładane procesy. No i na początku, kiedy weszliśmy, to tak zwany benchmarking, który pokazuje nam, jak jest u nas, a jak jest w innych firmach. On nam pokazuje to, że inne firmy są bardziej rozwinięte, że można inaczej, że można łatwiej, że można taniej. I to pierwsze spotkanie było dla nich szokiem. I kiedy wrócili, to wręcz śmiali się, a widziałaś tam to nawet było stanowisko oklejone, kto tam ma stać, kiedy ma stać, do którego momentu może wychodzić, a nawet był kosz na śmieci oklejony. No i w pewnym momencie tak naprawdę, ja mówię, poczekam, oni muszą się przespać z tym tematem. Na drugi dzień przychodzi do mnie Mariusz i mówi, wiesz Arleta, ja to mam teraz takiego wiesz, tak się zdenerwowałem, do czemu? Bo te nasze butelki od picia to leżą na całej hali. Ile ja się naproszę i nawołam, żeby one były konkretnie w jednym miejscu. Bo potem przyjeżdża pan Zenek i pan Zenek ładuje to na auto i musi chodzić po całej hali i mi tylko przeszkadza.
wysłuchaj, to stwórz sobie miejsce, w którym będziesz odkładał te butelki do, tak, przy dystrybutorach może. A jak bym mógł stworzyć? Ja mówię, no słuchaj już, no nic innego, tylko najpierw sobie zrób miejsce kredą, taką, która tam będzie tydzień, zobaczysz, czy ci pasuje, jak nie, to potem sobie możesz to wykleić na podłodze, tak zwanym zarządzaniem wizualnym, poziomym, wyklej sobie, jak już ci będzie na stałe, nie będziesz nic zmieniał, możesz sobie to pomalować, oznaczyć, opisać, nic łatwiejszego, tylko pilnować pracowników, żeby odnosili na miejsce. No i on tak zrobił i faktycznie podziałało i od tych butelek się zaczęło, a potem zaczął pytać o coraz więcej narzędzi, które mu usprawnią proces. I na samym końcu jeszcze, co wymyślił razem ze mną, kiedy weszliśmy na proces, okazało się, że były dwa roboty do spawania i ja mówię, to obserwuj ten proces, zobacz, co to można zoptymalizować. Na samym końcu zoptymalizował to, że jeden pracownik obsługiwał dwa roboty. Wiesz, no bo często jest tak, że jakby my nie widzimy tych opcji, tych możliwości, dopiero jak ktoś z zewnątrz przyjdzie, ten ktoś z zewnątrz popatrzy na to, jakby jak to wygląda i on się nie jest przyklejony emocjonalnie do tego, co się dzieje tam na miejscu, to ten ktoś z zewnątrz jest w stanie pokazać pewne obszary. Tylko że dużo osób właśnie się boi. Boją się tego, że się okaże, że są niekompetentni, boją się tego, że się okaże, że są zbyteczni, boją się, że okaże się, że są słabi i właśnie wchodzą w taki mur, taką blokadę, jakby, że nie wprowadzania żadnych zmian, czy nie wprowadzania żadnych innowacji, no bo co to będzie, tak? Jak to się sprawdzi, albo co to będzie, jak to się nie sprawdzi, czy jakie są konsekwencje dla nich, nie? I ja spotykam teraz sytuacje takie, w których to liderzy produkcji na przykład chcą, żeby coś zmienić, a się okazuje, że na przykład dyrektorzy nie. I to jest takie smutne i też takie dość problemowe, bo jednak to ten dyrektor produkcji daje informacje na przykład do zarządu, nie? I to on przedstawia to, co się dzieje na dole w taki sposób, jaki przedstawia. I teraz no, pokazanie zarządowi rzeczywistości jest trudne, no bo to lider wtedy na produkcji czy kierownik musiałby się wybić ponad tego dyrektora. Dlatego mi się wydaje, że dobrze by było, gdyby no, ktoś, kto jest przedsiębiorcą czy dyrektorem zarządzającym tej firmy, jednak się przyjrzał temu, jak pracuje jego ekipa właśnie zarządzająca, zwłaszcza na produkcji. Ale wiesz co, Arleta, nie tylko. Tak? Też myślę, że w tych działach innych, jak logistyka, księgowość, magazyny, kwestie finansowe, czy chociażby sprzedaż, jeżeli w tej firmie jest. Bo ja ostatnio naprawdę obserwuję bardzo dynamiczne zmiany i jakby otwarcie się ludzi, ale mówię o pracownikach i o tych niższych stanowiskach menedżerskich na rozwój, a na tych wyższych stanowiskach menedżerskich w Polsce opór trochę i blokadę. Bo ten opór czasem wynika z tego, że podczas zmiany występuje w naszym mózgu opór, że boimy się tego, że wychodzimy ze strefy komfortu, tak? Że tak naprawdę jest to nieznane. A wystarczy faktycznie spotkać się w pół drogi i stwierdzić, okej, ja się boję, ale czy dlatego, że nie podołam, czy może dlatego, że nie wiem, co mnie czeka za kolejnym zakrętem? Ja będę brutalna, dlatego że tych stanowisk, wiesz, menedżerskich, dyrektorskich po prostu jest mało. No bo zobacz, weźmy przykładowego naszego klienta, tak? To jest klient, który jest w małej miejscowości, tam jest prowadzony zakład produkcyjny i na stanowisko tego dyrektora produkcji no jest naprawdę sporo chętnych, tak? Czy sporo osób, które mogłoby tam po prostu pracować, a tych zakładów produkcyjnych wcale aż tak dużo nie ma i tak samo jest ze stanowiskami kierowniczymi. I często te patologie się dzieją dlatego, żeby ktoś po prostu za wszelką cenę zatrzymał stanowisko. A nie chodzi o to, żeby z mojej perspektywy tego człowieka zwalniać od razu, no bo to jest głupota, tylko chodzi o to, żeby dać narzędzia, które może wykorzystać do tego, żeby po prostu tymi zespołami skutecznie zarządzić. Prawda, ja w tej chwili na przykład dobrym przykładem jest to, że ja podczas audytu zdiagnozowałam, że szef ma bardzo dobre kompetencje twarde, czyli te, które pozwalają mu podejmować decyzje na poziomie procesów, tak, i zna te procesy i to, co się dzieje na maszynach i to, jak pracują ludzie, natomiast nie, w ogóle nie potrafi nimi zarządzać i tam jest ogromna demotywacja, ludzie się zwalniają i w związku z tym w rekomendacjach poaudytowych napisałam, że niekoniecznie należy zwalniać szefa produkcji, tylko bardziej zainwestować w niego, żeby wiedział, jak ten potencjał, który jest w ludziach, wykorzystać i żeby nauczyć go, żeby nie bał się tego robić, a wprost przeciwnie, żeby dbał o wynik,
i nie robił wszystkiego sam i nie pracował po 14 godzin, tylko żeby właśnie angażował ludzi. Żeby uruchomił u siebie też te kompetencje menedżerskie miękkie, tak? Natomiast no, są takie przypadki, z którymi pracujemy ostatnio, gdzie ktoś przez 3 lata nie chce uruchomić tych kompetencji menedżerskich, bo tak bardzo uważa, że ma rację i tylko on, zarządzając twardą ręką, zero-jedynkowo, krytykując pracowników, będzie miał rezultaty i okazuje się, że miał te rezultaty, w tej chwili tych rezultatów nie ma. I tutaj ja widzę znowu rolę właściciela firmy, który tą osobę wcześniej czy później albo będzie musiał przymusić do tego, żeby ona zaczęła zmieniać się przez różne metody, czy rozwijać swoje umiejętności, albo tej osobie wcześniej czy później będzie musiał podziękować, bo jakby to powoduje, że tak naprawdę ta firma nie idzie do przodu, tylko ta firma się zatrzymała, a wręcz tak naprawdę się cofa, nie? Wiesz, tak, ja życzyłabym wszystkim przedsiębiorcom, żeby mieli takie osoby, które mówią jednym głosem z przedsiębiorcą, czyli to, żeby wychodziło to od gór, że jest faktycznie konkretny wynik do osiągnięcia. Ja tobie ufam, mój szefie chociażby jakiegoś działu, ale pod jednym warunkiem, że ty faktycznie to realizujesz, a nie stawiasz weta pod tytułem dobra, ja mam na pewno rację, bo niekoniecznie tak jest. I teraz ja zastanowiłabym się też jako przedsiębiorca, że coś nie gra, skoro szef mówi do mnie, że tam są same osoby niewykwalifikowane i się na niczym nie znają, bo to jest nieprawda. Wiesz, oni nie mówią, że są nie są wykwalifikowani i się nie znają, tylko mówią, że tam pracują same bałwany, idioci i nie chcą, wiesz, nie chce im się pracować. To tym bardziej dałoby to mi do myślenia, że albo wtedy tak poddaję reformie tego szefa, albo go faktycznie zwalniam. Przepraszam, że mówię tak dosłownie, ale faktycznie, no, jeśli firma się nie rozwija, to tej firmy za parę miesięcy czy lat może nie być. No tak, no bo to on nimi zarządza, on tymi ludźmi zarządza, czyli on, to jest jego zespół, to jak pracuje jego zespół, to widać jakby, jakim on tak naprawdę jest w tym wypadku szefem. Wiesz co, powiedziałaś ciekawą rzecz, bo powiedziałaś o tym, że menadżerowie firmy rozumieją właściciela firmy. Ja tu zaczynam dostrzegać dość duży rozjazd, dlatego że większość właścicieli firm to są osoby, które są wizjonerami, to są osoby, które myślą do przodu, to są osoby, które, nie mówię, że wszystkie, ale dużo, dużo tych osób takich jest i oni myślą z perspektywy tego, gdzie chcą być dalej. A menadżerowie, z którymi pracują, czy to są dyrektorzy, czy kierownicy, bo to różnie wygląda, to oni często w ogóle nie rozumieją tego szefa. I oni myślą, patrząc na tego szefa, właściciela firmy, patrzą na niego z perspektywy menadżera wyższego szczebla, a jednak właściciel firmy to nie jest osoba, która tylko zarządza firmą jak menadżer, czy jak dyrektor, ale to jest osoba, która jakby kreuje i robi dużo, dużo, dużo więcej. I no, to, co ty powiedziałaś, znaleźć zespół menadżerów, którzy rozumieją mój punkt widzenia, no to ci powiem, że to naprawdę wtedy jest super fajnie, tylko że trzeba beczkę soli zjeść, żeby po prostu do tej sytuacji doprowadzić. Nawet my ostatnio w zespole robiłyśmy sobie takie badanie Frisa, gdzie kto jest w zespole, no i okazało się, że akurat ja jestem na poziomie wizjonera, a dopiero potem, czy to zawodników, czy to badaczy, to są inne osoby, i okazuje się, żeby zrozumieć punkt widzenia osoby, która kreuje firmę, wcale nie jest tak łatwo. Nie, nie jest, bo zobacz, z perspektywy tego, jak pracujecie, czyli na przykład jest wizjoner, jest badacz i zawodnik, to są dwie skrajności, ale właśnie o to chodzi, że potrzebne są różne osoby w organizacji. Dlaczego? Bo jeden jest od wymyślania, kreowania rzeczywistości, przyszłości, działań strategicznych i to, co ty robisz, że widzisz swoją firmę gdzieś za kilka lat, tak? W jakimś miejscu. A zawodnicy to osoby, które ci ten wynik muszą dowieść. Tylko jeden warunek, żeby tutaj był styk porozumienia i żeby, bo te osoby, ci zawodnicy, ci badacze, to nic innego jak osoby, które są do konkretnych działań. Tak, wiesz, no teraz jak biorę takiego dyrektora sprzedaży i rozmawiam na temat jego, jakby jego szefa czy szefowej, tak, bo coraz więcej kobiet też jest właścicielkami firm produkcyjnych, co mnie bardzo cieszy, no to okazuje się, że jakby nie rozumieją tego, co kreuje, czy co widzi ta osoba na stanowisku właściciela. No bo właściciel, mówiąc swoim językiem, do nich po prostu nie dociera i pojawiają się pewnego rodzaju nieporozumienia, a zrozumienie tych jakby ról w tym łańcuchu całym i w tym całym procesie jest dość istotne. No ale to znowu, zobacz, żeby znowu tą kulturę organizacyjną taką prorozwojową rozwijać, to też musiałby zacząć pracować nad sobą ten właściciel. Chociaż patrząc tutaj statystycznie na naszych klientów, to
Właściciele są bardziej chętni do tego, żeby się rozwijać, niż wyższe stanowiska menedżerskie. I to mnie Arleta zaskakuje, bo tak, widzimy tak, pracownicy chcą się szkolić, tak? Liderzy chcą się szkolić, nawet kierownicy chcą pracować, poprawiać, zmieniać, usprawniać, po czym dochodzimy do, nazwijmy to, top managementu, czy do tych dyrektorów i tu jest ściana, blokada, a właściciel firmy jakby chce pracować nad rozwojem swojej firmy i to te najwyższe stanowiska menedżerskie, no chyba tak jak powiedziałaś, z powodu tych obaw, że zostaną zastąpieni, że się okaże, że są słabi, no robią dość duży jakby opór, czy problem, czy pokazują, że są po prostu zarobieni, nie mają na nic czasu. No to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tam też się, wiesz, to jest istotny element, bo tam też się wkrada manipulacja. Czyli ja tak będę manipulować właścicielem, żeby on widział mój obraz, a niekoniecznie ten obraz, który jest rzeczywistością na dole u pracowników linowych i u średniej kadry zarządzającej. Bo też tak można obraz przekłamać dla własnych korzyści. I teraz zobacz, z perspektywy szefa, który jest wizjonerem, który tworzy strategię, który patrzy, żeby rozwijać firmę, to dobrze, że on jest wizjonerem. Tylko sęk w tym, żeby zbudować sobie zespół, który będzie wykonywał moje polecenia i moje wizje. To jak to wygląda od, nazwijmy, zaplecza? To jeśli mówisz, że tak na przykład masz któreś z firm, to zazwyczaj wygląda tak, że sam szef może nawet nie wiedzieć o wielu rzeczach, które są dobre w firmie, które się dzieją, gdzie top management ukrywa pewne rzeczy, bo ma w tym interes, tak? Czyli nie chce pokazać tego, co się dzieje piętro niżej i przedstawia jakby sztuczną rzeczywistość. Niekoniecznie zawsze przekłamuję, ale mogą być takie sytuacje, w których pracownicy są niedocenieni. A przecież to chyba o to chodzi, żeby pracownik robił własną robotę dobrze, żeby przychodził do pracy i chętnie wykonywał zadania. Bo zobacz, co się dzieje. To wizerunek szefa, tego właściciela i firmy jest ważny na rynku. Ten wizerunek tworzą pracownicy. Wiesz, ja miałam taką sytuację, w której jeden z dyrektorów, akurat to była duża firma, który pracował pod dyrektorem zarządzającym, do swoich pracowników przedstawiał wizję złego szefa dyrektora zarządzającego i do pracowników napuszczał ich wręcz na tego dyrektora zarządzającego i straszył nim, po czym szedł do dyrektora zarządzającego i opowiadał negatywne rzeczy na pracowników. No, sytuacja w tej chwili skończyła się w sądzie, bo akurat to była duża firma korporacyjna, ale żeby odkryć te zagrywki, które się działy, to potrzeba było 2 lata czasu na to, żeby faktycznie zobaczyć, no bo ten dyrektor zarządzający bardzo mocno ufał temu dyrektorowi produkcji i wierzył w to, że faktycznie w tych zespołach u tych kierowników dzieje się tak, jak się dzieje, a ludzie nie mieli szansy przebicia do góry, no bo on był taką barierą. Taką zaporą. Tak, tylko wiesz co, no nie chciałabym, żeby podczas tego wywiadu wybrzmiało do wszystkich, że sami tacy dyrektorzy nie, nie, są. Właśnie też, bo to są nie zmierzamy takie w tym kierunku, tak, prawda? Natomiast zobacz, co jest istotnego w tym takim jednym przykładzie, który pokazałaś. To, że osoba, która zarządza i może to być dyrektor operacyjny, zarządzający lub sam właściciel, może wszystkie rzeczy delegować oprócz jednej. Jakiej? Komunikacji. No, czyli powinien chodzić do ludzi, z nimi rozmawiać. Tak, po prostu, bo zobacz, po pierwsze ludzie widzą jego prawdziwy wizerunek. Wiedzą, że tak naprawdę on zrobi wszystko, żeby tym ludziom dobrze się działo na dole, tak? I ta komunikacja jest bardzo istotna, ale musi też się nauczyć tego, to robić, tak? Nie zawsze robi to profesjonalnie, nie zawsze to robi właściwie, ale może właśnie ta komunikacja spowoduje, że ludzie na przykład chętnie będą pracować, chętnie zostaną, będą chcieli się rozwijać. Tylko musi mieć obraz z tych ludzi też na dole, bo zobacz, taka komunikacja, kiedy on idzie i pewne rzeczy wygłasza, to też jest fajny moment na to, żeby usłyszeć właśnie tą informację zwrotną od pracowników. No ale wiesz, no niestety my nie lubimy jako menadżerowie w Polsce dawać expose szefa, dawać komunikacji do wielu. Myślę, że to jest temat na kolejny wywiad. Mam do ciebie ostatnie pytanie. Jak twoim zdaniem powinna wyglądać kultura organizacyjna w polskiej firmie produkcyjnej? Takie do 200 osób. Myślę, że powinna być oparta o konkretne zasady, klarowne zasady, które ludzie rozumieją, akceptują i wykonują, które sami współtworzą także.
Arleta, ja Ci za dzisiaj bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które będą oglądały ten wywiad. Jeżeli macie ochotę zadać nam jakieś pytania, to jak najbardziej zapraszam Was gorąco. Zapraszam również do komentarzy, a wszystkie osoby, które są zainteresowane rozwojem swoich kompetencji menedżerskich, zapraszam do najnowszego kursu Motywujący Lider, który już jest dostępny. Link znajdziecie na pewno w opisie tego wywiadu. Także dziękuję, Arleta, Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszam do kolejnego naszego spotkania.